Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie kosmetycznym i dzisiaj porozmawiamy sobie o mikrobiomie naskórkowym, ale również o problemach skórnych i o świetnej serii, która pojawiła się w ofercie marki Pure Le. Zapewne każdy z Was słyszał hasło mikrobiom i pewnie też już większość z Was spotkała się z kosmetykami, które właśnie działają na ten mikrobiom. Ale o co tutaj tak naprawdę chodzi? Jeśli śledzicie regularnie mój Instagram, to też doskonale wiecie, że jakiś czas temu prowadziłam serię na Instastory i na moim profilu znajdziecie zapisane relacje. Z kolei w zeszłym tygodniu miałam też możliwość jako gość wystąpić w transmisji live na profilu marki Pure Le, gdzie rozmawiałam razem z kosmetolog marki właśnie o mikrobiomie i o tej wspaniałej nowej serii, która pojawiła się w ofercie. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was posiada konto na Instagramie, dlatego też postanowiłam, że dzisiaj ten temat poruszę tutaj właśnie na moim kanale. No dobrze, więc zacznijmy sobie od takich pierwszych, najważniejszych informacji, o co chodzi z tym mikrobiomem, co to takiego jest. Bo na pewno większość z Was słyszała o bakteriach, w jelitach, o mikrobiomie, zapewne też większość z Was słyszała o probiotykach i na pewno nie jedna osoba, kiedy była chora, lekarz zalecał osłonowo przyjmowanie probiotyku podczas stosowania kuracji z antybiotykiem. No właśnie, ale my dzisiaj poruszymy sobie temat mikrobiomu naskórkowego, czyli cały czas będziemy krążyć w tym naszym temacie pielęgnacyjnym i temacie skóry, ponieważ jest to bardzo, ale to bardzo ważny temat, istotny temat, o którym powinien każdy z Was wiedzieć, a przynajmniej mieć takie podstawy, jeśli chodzi o mikrobiom, no bo wiadomo, sama mikrobiologia jest obszerna, a ja nie mam zamiaru wnikać dokładnie w kwestie biologii, mikrobiomu, mikroorganizmów, ale najważniejsze informacje muszę Wam dzisiaj przedstawić. No i właśnie, mikrobiom naskórkowy. Co to takiego jest? Zacznijmy może od tego, że każdy z nas na swojej skórze posiada mikroorganizmy i wszystkie one tworzą tak zwaną mikrobiotę. A siedliskiem tej mikrobioty jest właśnie mikrobiom. Dziś mikrobiom nazywany jest również stratum mikrobiotum, czyli jest to szósta powierzchniowa warstwa naszego naskórka. Bardzo dla nas istotna, ponieważ jest to pierwsza linia obrony przed patogennymi mikroorganizmami, ale też przed czynnikami zewnętrznymi, które działają na naszą skórę. I nie tylko, jak zresztą za moment się dowiecie. Ale to, co jest dla nas najbardziej istotne, to to, że my żyjemy w symbiozie z tym naszym mikrobiomem, z tą naszą mikrobiotą. I kiedy wszystko jest w porządku, to tak naprawdę nic z tą skórą się nie dzieje. Wy też nie widzicie, że coś jest nie tak, co dochodzi do jakiegoś zaburzenia tego mikrobiomu, bo on sobie funkcjonuje w odpowiedni sposób, no i właśnie też nas w odpowiedni sposób chroni. Dopiero problemy pojawiają się w momencie, kiedy dochodzi do zaburzeń mikrobiomu. Jakie to są problemy? Zaraz się dowiecie, ponieważ badania potwierdzają już, u jakich osób najczęściej pojawiają się te zaburzenia mikrobiomu, ale też dlaczego powinniśmy na niego zwracać uwagę. No i właśnie, skoro jesteśmy przy mikrobiomie, to musimy pamiętać o tym, że mają na niego wpływ bardzo różne czynniki. I pierwszym takim czynnikiem jest oczywiście wiek gospodarza, ale również jego płeć. Dodajmy do tego jeszcze umiejscowienie gruczołów łojowych, bo nie na każdym, w każdym miejscu naszej skóry ten mikrobiom będzie taki sam, będą tam takie same mikroorganizmy. Wszystko oczywiście zależy od ich, no właśnie, od wieku, od płci, od tych gruczołów łojowych, ale też od wilgotności i temperatury naszego organizmu, od czynników zewnętrznych, takich jak na przykład wykonywana przez nas praca, pomieszczenie, w którym przebywamy, używki różnego rodzaju, dieta, leki, hormony,
ale też między innymi pielęgnacja i kosmetyki, które stosujemy. Wspomniałam Wam wcześniej o tym, że mogą pojawiać się zaburzenia mikrobiomu i badania pokazują, że te zaburzenia mikrobiomu pojawiają się najczęściej u osób, u których stwierdzono AZS, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczycę, bardzo intensywną suchość skóry, ale również, moi drodzy, trądzik pospolity czy trądzik różowaty. I najnowsze badania wskazują również, że zaburzenia mikrobiomu obserwujemy u osób ze skórą wrażliwą, podrażnioną, taką hiperalergiczną, jak to się mówi. Więc można by było przyjąć, że tak naprawdę te zaburzenia mikrobiomu mogą pojawić się u każdego, bo pewnie nieraz mieliście problem z wypryskami na twarzy, bo pewnie nieraz mieliście problem z podrażnieniem, być może korzystacie z zabiegów kosmetycznych, w których też dochodzi czasami do takiego podrażnienia naszej skóry, no i właśnie zaburzeń tego mikrobiomu. Albo też jesteście osobami już w wieku dojrzałym i tutaj też pojawia się problem z mikrobiomem skóry. Co jeszcze sprawia, że wpływamy na ten nasz mikrobiom? No bo powiedziałam Wam już o tych kilku czynnikach, ale też nawiązałam do między innymi pielęgnacji. Więc z drugiej strony, co moglibyśmy zrobić, stosując właśnie odpowiednią pielęgnację, jak wpłynąć na ten nasz mikrobiom? No bo jeśli pomyślimy sobie o czynnikach zewnętrznych, wewnętrznych, takich jak na przykład odpowiednia dieta, czy też rezygnacja z używek, zmniejszenie stresu, czy też przyjmowanie jakichś leków, tak? No to to wszystko będzie miało wpływ na to, żeby ten nasz mikrobiom dobrze funkcjonował. No ale ta pielęgnacja, no i tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy zrezygnowali ze stosowania kosmetyków o bardzo niskim pH. Kolejna sprawa, żebyśmy wprowadzili do pielęgnacji produkty zawierające emolienty. Produkty, które będą odbudowywały barierę hydrolipidową, które będą regenerowały i wzmacniały naszą skórę, ale również ją chroniły. Tutaj dodam również, że bardzo ważną sprawą jest to, jak oczyszczamy naszą skórę, więc rezygnacja z silnych detergentów, z silnych substancji powierzchniowo-czynnych też jest bardzo ważna w kwestii mikrobiomu. Dodajmy do tego jeszcze antyoksydanty, substancje nawilżające, witaminę C, a kwas hialuronowy, to też wszystko będzie wpływało na nasz mikrobiom. Tak jak Wam powiedziałam, mikrobiom odgrywa bardzo ważną rolę w naszej pielęgnacji, ale też w funkcjonowaniu naszej skóry. Jest on właśnie tą pierwszą linią obrony przed patogennymi mikroorganizmami. Bo jeśli jesteście osobami, które borykają się z trądzikiem, to pewnie nieraz słyszeliście, że istnieją takie bakterie. Zresztą nawet opowiadałam o tym ostatnio na moim blogu. Zostawię Wam link do tego posta, żebyście sobie mogli poczytać. Są takie bakterie, które wpływają niekorzystnie na naszą skórę i mogą przyczyniać się do powstawania właśnie zmian trądzikowych, zmian zapalnych. Więc jeśli będziemy stosowali odpowiednie kosmetyki wspomagające ten nasz naturalny, dobry mikrobiom, to one dzięki temu będą mogły walczyć z tymi patogennymi mikroorganizmami, patogennymi bakteriami. Ale słuchajcie, mikrobiom też ma bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o nawilżenie naszej skóry, szybszą regenerację, niwelację stanów zapalnych, kiedy właśnie na przykład pojawiają się te wypryski, albo stanów takich właśnie podrażnienia, stanów alergicznych. Nie wiem, czy wiecie, mikrobiom wpływa również na produkcję ceramidów. A ostatnio tutaj opowiadałam Wam na moim kanale o ceramidach i o tym między innymi, że właśnie po 40 roku życia nasza skóra przestaje produkować nasze naturalne ceramidy, które bardzo wspierają barierę ochronną naszej skóry. Ale stosowanie odpowiednich kosmetyków z probiotykami, prebiotykami, postbiotykami będzie wpływać na to, że będą one wspomagały produkcję tych naszych naturalnych ceramidów, więc też wzmacniały barierę ochronną naszej skóry. Co jest też bardzo istotne, często rozmawiamy sobie o problemie noszenia maseczki tutaj w okolicy naszych ust.
I wiem, że wiele osób boryka się z problemem wyprysków, które się pojawiają właśnie przez noszenie tych maseczek. Okej, mamy teraz okres wiosenno-letni, więc tych maseczek nie nosimy, ale pewnie niedługo znowu do nich wrócimy i ten problem może się pojawić. Co w takiej sytuacji robimy? No może niekoniecznie sięgamy po substancje złuszczające, kwasy, jakiś retinol, coś silnego, co wydaje nam się, że będzie niwelowało te wypryski. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że na waszej skórze macie tą maseczkę i tam robi się ciepło, zwiększa się wilgotność, no i zaczynają działać te niekorzystne dla nas bakterie. I w takiej właśnie sytuacji sięgamy po kosmetyki, które będą odnawiały, odbudowywały, wspomagały nasz naturalny mikrobiom. Zamiast po te silne substancje złuszczające, pomyślcie o takich właśnie produktach. Albo też być może jesteście osobami, które planują już w okresie jesiennym zabiegi, które będą polegały na tym, że skóra będzie się intensywnie złuszczała, być może będzie zaczerwieniona, podrażniona. Pomyślcie o tym, żeby w waszej pielęgnacji znalazł się chociaż jeden kosmetyk wspomagający wasz naturalny mikrobiom, żeby przyspieszyć tę regenerację, zniwelować zaczerwienienie, podrażnienie czy też suchość waszej skóry. No i właśnie cieszy mnie ogromnie to, że na rynku kosmetycznym zaczęło pojawiać się coraz więcej kosmetyków, które będą właśnie w ten sposób działały na nasz mikrobiom. Dzisiaj natomiast przedstawię wam jedną wspaniałą linię od marki Pure Less. Ja już o tej marce wspominałam wam wiele razy na moim kanale. Jeśli mnie śledzicie, to też doskonale o tym wiecie. Jest to marka tworząca produkty profesjonalne, również uzupełnione o pielęgnację domową i w internecie spokojnie możecie sobie ze sklepu marki zakupić takie oto właśnie produkty i też inne produkty, bardzo, bardzo fajne, od marki Pure Less. No dobrze, co to takiego jest za seria i dlaczego właśnie się o niej wspominam? Seria Microbiom Spectrum. Przede wszystkim są to kosmetyki, które są skierowane do skór atopowych, wrażliwych, trądzikowych, bardzo uwrażliwionych, natreaktywnych, suchych, łuszczących się, ale również możemy je wykorzystać właśnie między innymi po zabiegach, żeby niwelować stany zapalne, zaczerwienienie, podrażnienie, wrażliwość, suchość, łuszczenie się skóry, wpływać na procesy, zbyt szybkie procesy starzenia się naszej skóry, regenerować ją i odżywiać. I w tej właśnie linii znajdziemy dwa produkty, krem oraz ampułki. I zaczynamy od ampułek, moi drodzy. Ja o tych ampułkach już zrobiłam dosyć obszerny post na moim blogu, więc też zostawię wam do niego link w opisie. Jeśli chcecie sobie poczytać, przeanalizować skład, dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat. Moim zdaniem genialny produkt. Niby takie maleńkie, niby w opakowaniu mamy 5 ampułek po 2 ml, ale jaką tutaj mamy moc. Łagodzenie podrażnień, regenerowanie, wzmacnianie naszego mikrobiomu, wzmacnianie tej obrony naszej skóry, ochrony, nawilżenie. Mamy tutaj pro i prebiotyki. Bardzo fajna konsystencja, wodnista, taka powiedziałabym, że delikatnie tłusta, ale absolutnie podczas nakładania na skórę nic takiego nie będziecie wyczuwać, dzięki temu, że ona jest właśnie taka, no, przyjemna w aplikacji, bardzo fajnie rozprowadza się ten produkt na skórze. Pachnie też bardzo delikatnie, ten zapach momentalnie ulatnia się ze skóry. Szybko się wchłaniają, a nawet bym powiedziała natychmiastowo się wchłaniają. I to, co jest genialne, to efekt działania, który widzicie natychmiast. Jeśli wasza skóra jest podrażniona, zaczerwieniona, nałożenie takiego właśnie serum z tej ampułki momentalnie ukoi waszą skórę. Pozostawi ją taką przyjemną w dotyku, bez żadnego swędzenia, pieczenia, ta niwelacja zaczerwienienia, ta gładkość, która się pojawia i też takie nawilżenie, które będziecie momentalnie odczuwać. Tutaj mamy naprawdę dużo produktu, po 2 ml spokojnie starczą wam do zastosowania na skórę twarzy, szyi, dekoltu lub też w inne miejsca na ciele, gdzie będziecie tego potrzebować. Co jest istotne, w opakowaniu znajdziecie również otwieracz i ogromny plus za to dla marki, bo czasami pytacie mnie, jak taką ampułkę otworzyć, żeby się nie skaleczyć. Wystarczy nałożyć na nią właśnie ten taki otwieracz, taki kapturek
i ją bez problemu przełamać. Nic się Wam nie stanie, nie skaleczycie się, jest to wygodne, higieniczne rozwiązanie. Plus również za to, że ta formuła nie jest zamknięta w jednym dużym opakowaniu, na przykład 15-mililitrowym, jak to się zazwyczaj dzieje w przypadku serum, tylko mamy właśnie takie ampułki. Dlaczego? Już swoją drogą, że mamy tutaj pro i prebiotyki, więc sposób przechowywania takiego produktu jest bardzo ważny, ale te ampułki spokojnie możecie stosować jako kurację, czyli wykorzystać sobie całe opakowanie, albo też właśnie stosować w momencie, kiedy widzicie, że na skórze coś się dzieje. Kiedy przechodzicie jakąś inną kurację, kiedy na przykład stosujecie kwas retinol, ta skóra się łuszczy, złuszcza, ona jest taka ściągnięta, napięta, nieprzyjemna w dotyku, wrażliwa, wtedy wystarczy stosować właśnie takie ampułki, tak? Można je nakładać zarówno rano i wieczorem, przed kremem, to też jest bardzo istotne, bo jest to produkt właśnie w takiej postaci serum, czyli stosujemy tak jak tradycyjne serum, tradycyjne ampułki. Zawsze dopełniamy je pielęgnacją do, czyli po, czyli właśnie kremem. No i mi bardzo przypadło do gustu to, że właśnie to są ampułki, słuchajcie. Ampułki, które możemy wykorzystać na raz lub też w momencie takiego właśnie SOS, kiedy coś ze skórą się dzieje, albo zastosować jako kurację. Świetne rozwiązanie. Jeszcze tak szybko powiem Wam, co tutaj mamy fajnego w składzie, jeśli chodzi o substancje aktywne, a między innymi znajdziemy właśnie lizat probiotycznych bifidobakterii, mamy kolagen, mamy ekstrakt z brązowych alg, mamy ekstrakt z czerwonych alg, wodę morską, ekstrakt z alg, chlorella, witaminę E, glicerynę, kwas mlekowy. Czyli oprócz tego, że mamy tutaj działanie na mikrobiom, mamy również antyoksydanty, które będą chronić nas przed wolnymi rodnikami tlenowymi, mamy tutaj działanie, można powiedzieć, nawilżające, anti-aging. Jak najbardziej, słuchajcie, na tak, uważam, że jest to wspaniały produkt i bardzo się cieszę, że pojawił się w ofercie marki. No ale dobrze, przejdźmy teraz do drugiego kosmetyku, którym jest krem. Jeśli chcecie mieć taką całkowitą kurację, dopełniającą ampułki, no to właśnie warto postawić na krem. Jeśli natomiast nie chcecie stosować ampułek, nie lubicie tego typu produktów w swojej pielęgnacji, to z kolei znowu postawcie na krem. Dlaczego? Ponieważ jest to krem nawilżająco łagodzący, który będzie odbudowywał barierę ochronną, chronił przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, wspierał nasz naturalny mikrobiom, zmniejszał łuszczenie skóry, redukował szorstkość, łagodził podrażnienia. Bardzo fajny, powiedziałabym, wielofunkcyjny krem, który sprawdzi się w przypadku każdego typu skóry, zwłaszcza tych typów skóry, o których wcześniej powiedziałam. Czyli mamy tutaj emolienty, które będą wspierały tę ochronę, będą tworzyły taki ochronny film na naszej skórze, przez co też zapobiegały nadmiernej utracie wody z naskórka i dawały ten efekt nawilżający, tak? Z drugiej strony mamy też tutaj takie substancje, zaraz Wam powiem zresztą jakie, które będą działały właśnie regenerująco, wspierająco ten nasz naturalny mikrobiom, czyli to, co jest dla nas istotne, ale też ułagodziły, kiedy ze skórą coś się dzieje, kiedy widzimy, że jest problem i potrzebujemy tego typu preparatu. Opakowanie 50 ml z pompką, bardzo higieniczne, bardzo wygodne, nic absolutnie nie dzieje się podczas wydostawania produktu właśnie z tej pompeczki. Konsystencja też przyjemna, bo jak zwrócicie uwagę na skład i te emolienty, które tam się znajdują, czy oleje, które tutaj również mamy i one będą wpływały na odbudowę bariery ochronnej naszej skóry, to pomyślicie sobie, a że to może być tłusty, taki treściwy, odżywczy krem. Nic, słuchajcie, bardziej mylnego. Konsystencja tego kremu moim zdaniem przypomina budyń. Jest przyjemna, lekka, super pracuje na skórze, nie tworzy smug, bardzo ładnie się rozprowadza. Też powiedziałabym nawet, że fajnie tak stopniowo się wchłania, momentalnie koi skórę, daje ten efekt nawilżenia i uwaga, ten krem świetnie sprawdza się pod makijaż, super łączy się z każdym filtrem, który przetestowałam na sobie, więc możecie go stosować w porannej pielęgnacji, ale równie dobrze możecie stosować go w wieczornej pielęgnacji. Wtedy, kiedy widzicie, że Wasza skóra
potrzebuje tego. Zatrzymamy się jeszcze na chwilę na tych substancjach aktywnych, które tutaj znajdziemy w tym kremie, bo są nimi między innymi właśnie emolienty, gliceryna, olej z oliwek, olej arganowy, żożoba, ekstrakt, snagietka, witamina E, bioekolia, czyli właśnie ten polisacharyd otrzymywany opatentowaną metodą enzymatycznej syntezy z cukrów naturalnych, który będzie wpływał na wasz naturalny mikrobiom. Świetne połączenie substancji aktywnych, bardzo istotne dla naszej skóry. Niby dwa kosmetyki, krem i ampułki, ale naprawdę fajne połączenie. Możecie stosować oddzielnie, możecie stosować razem, możecie dzięki nim przeprowadzać kurację, możecie dzięki nim uzupełnić waszą pielęgnację. Mogą to być produkty do stosowania w kuracjach wszelkiego typu jesienno-zimowych, na przykład z kwasami i z retinolem. Mogą to być produkty uzupełniające waszą pielęgnację i wspomagające w różnego rodzaju zabiegach lub też w momencie, kiedy właśnie z waszą skórą coś się dzieje i potrzebujecie tego typu produktów. Bardzo bym chciała, żeby w ofercie marki pojawiła się większa pojemność tego kremu, dlatego że moim zdaniem jest to też świetne rozwiązanie, które możemy stosować na całe ciało. No bo wiecie, jak to jest, 50 ml to bardziej na twarz, szyję, dekolt i też szybko się skończy. A gdyby tutaj była taka pojemność 100-150 ml, to myślę, że można by było wtedy stosować też na całe ciało. I osoby, które często do mnie piszą, jeśli chodzi o pielęgnację skóry z AZS, z łuszczycą i potrzebują tego typu produktów, miałyby tutaj genialne rozwiązanie. Właśnie taki krem, który by wspierał działanie waszej skóry, obronę waszej skóry, tą suchość, która się pojawia, to łuszczenie, które też się pojawia, działał na wasz mikrobiom. No byłoby super. Nie wiem, może kiedyś tak się stanie, kto wie. Ja oczywiście nie mam wpływu na markę, natomiast cieszę się bardzo, że ta seria pojawiła się w ofercie i dlatego dzisiaj chciałabym wam ją gorąco przedstawić i polecić. Polecić przede wszystkim dlatego, że jest warta uwagi, to nie są najdroższe kosmetyki, ale kosmetyki, które warto mieć w swojej pielęgnacji. No i myślę, że tym akcentem mogę już zakończyć dzisiejszy film. Powiedziałam wam o tym, jak ważny jest mikrobiom, jak ważne jest to, żebyśmy wpływali na niego, żebyśmy go wspierali, żeby ta symbioza, w której żyjemy z naszymi mikroorganizmami, cały czas była w dobrym stanie, albo też w takich właśnie, żebyśmy byli w dobrych relacjach z naszymi mikroorganizmami, tą mikrobiotą, którą mamy na naszej skórze. Jest to bardzo istotne. Powiem wam tutaj taką ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że na jednym centymetrze kwadratowym na naszej skóry żyje średnio około 1 000 000 bakterii. Wiecie, jak to jest dużo. No i teraz fajnie by było, żeby ten około 1 000 000 na tym jednym centymetrze kwadratowym ten mikrobiom, ta mikrobiota żyła sobie dobrze. A jak ona będzie żyła dobrze, to i my będziemy mieć piękną skórę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście sprawdźcie sobie opis do dzisiejszego filmu. Tam macie wszystkie linki, które będą dla was istotne. A ja żegnam się z wami i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!